Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Jezusem i zewsząd go ściskali. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swoje mienie wydała, a nic jej nie pomagało. Lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się i zapytał: kto dotknął się mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto się mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: czemu zrobiliście zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali Jezusa. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przekazał im też Jezus z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby dano jej jeść. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy, proszę. To jest bardzo ciekawa Ewangelia, którą dzisiaj słyszymy. Jest taki moment, że wzywają do Pana Jezusa, czy wzywają pogotowie. Czasami tak jest, że dzieje się coś niedobrego. Tutaj akurat przełożony synagogi miał taką sytuację, że jego córka umierała, 12-latka, i była umierająca. A zatem to, co mieli w głowie, najlepszy pomysł, to zawołać do Jezusa. To było pogotowie, które jeszcze mogło pomóc, jak już nie było innej nadziei. I my też czasami tak funkcjonujemy, że jak już widzimy, że jest bardzo ciężko, to nawet ci, którzy się mało modlą, to klękają do modlitwy. Są takie osoby, które się często modlą, które się modlą codziennie i codziennie Panu Bogu mówią o różnych sprawach. Ale są też takie momenty, kiedy wzywamy pogotowie duchowe, wołamy do Jezusa, jak trwoga to do Boga, i klękają osoby nawet takie, które rzadko chodzą do kościoła, bo chcą Panu Bogu powiedzieć o czymś, co jest trudne. Bo coś się wydarzyło takiego, że może być niebezpiecznie, i wtedy wzywa się takie pogotowie. I Pan Jezus w odpowiedzi na to wezwanie pogotowia, czyli wzywają: na sygnale szybko do naszego domu trzeba przyjść, bo córka umiera. I Jezus w odpowiedzi na to szybko razem z apostołami wziął tylko tych, których miał koło siebie, i idą dalej, żeby ocalić tę dziewczynkę. Ale po drodze wydarzyła się dziwna sytuacja. Otóż pewna kobieta, czyli pogotowie, Pan Jezus z całym tłumem,
szybciutko na sygnale w konkretnym, do konkretnego miejsca gna, a po drodze jakaś kobieta, która 12 lat już cierpiała, chorowała, cały czas miała upływ krwi, była wykończona, lekarze nie mogli jej pomóc i ona z nadzieją, gdy to pogotowie pędziło, ona dotknęła się Jezusa, wierząc, że jak się Go dotknę, to mnie uzdrowi. I pogotowie też tak działa, że jak na sygnale gdzieś pędzi, a po drodze jest inny wypadek, to się zatrzymuje. Bo w tym momencie tutaj jest bardzo konkretna sytuacja i Pan Jezus też się zatrzymał. Gdy ktoś Go dotknął, Pan Jezus zatrzymał się, bo moc wyszła z Niego, ta kobieta została uzdrowiona i Jezus chciał, żeby doświadczyła pełnego uzdrowienia. Chciał, żeby wydarzył się cud, że doświadczy, że jest córką Boga. I to jej mógł powiedzieć, że doświadczyła uzdrowienia z krwotoku i powiedział tej kobiecie: córko, nie musisz się bać, idź, Bóg cię uzdrowi. To jest takie dotknięcie i dzisiaj dla nas informacja, cokolwiek się dzieje w naszym życiu, nie zapominaj, żeby powiedzieć o tym Jezusowi. A dzieją się czasami takie sprawy, że już powiemy, jest beznadziejnie. No nic nie można zrobić. Cały czas się kłócimy. Nic nie można zrobić. Cały czas coś nie wychodzi. Nic nie można zrobić. Z tą chorobą nic nie można zrobić. I w takich sytuacjach nie poddawaj się w wierze. To znaczy bądź człowiekiem, który dalej ufa Jezusowi. Bo jeżeli ktoś coś może zrobić, to Jezus. To jest jedyny ten, który nam pomoże, pomoże od środka, że nas postawi na nogi. Nawet jak będą tłumy atakowały ciebie z jakiegoś powodu, to Jezus daje pokój. On sprawia, że przy różnych atakach możemy stanąć i być dalej uśmiechnięci. I być tymi, którzy nie wchodzą w jakieś tarapaty, tylko podnoszą oczy z nadzieją. Kto tego doświadczył, a myślę, że tutaj jak jesteśmy, to przez to, że tworzymy społeczność ludzi dotykanych przez Boga, ludzi wierzących, możemy o tym zaświadczyć, że Bóg nas tak podtrzymuje. Myślę, że niejedno małżeństwo mogłoby powiedzieć, że nasze małżeństwo już miało taki moment, że to już właściwie był koniec. Ale coś takiego się wydarzyło na sygnale Jezus przyjeżdża i się okazuje, że można uratować. My nie widzieliśmy nadziei, ale podał gdzieś rękę w jakiś taki tajemniczy sposób. Czasem to jest jakaś osoba z boku, czasem to jest słowo dziecka, innym razem to będzie jakieś wydarzenie, komunia, gdzie była spowiedź i coś się zmieniło. To się dzieje w przeróżny sposób, ale tak Bóg ocala. Ja też mam takie doświadczenie ostatniego czasu. Że Bóg ocala, że niezależnie od tego, ile i z jaką siłą ktoś nastaje, to ocala powołanie, ocala małżeństwo, ocala w rodzinie, tak żeby przeżyć i co więcej jeszcze, zachować nadzieję. To jest to, co ta kobieta cierpiąca na krwotok doświadczyła podwójnie, że Jezus, moc wyszła z Niego, ale to nie wystarczy, że ty powiesz, jestem uzdrowiona. Ty masz być córką Boga. Ty masz być człowiekiem, który innym cały czas daje nadzieję. Masz głosić w imię Boże. I to jest przez spotkanie osobiste z Jezusem, że On podnosi i sprawia, że możemy się uśmiechać, możemy patrzeć w górę. I dalej, gdy Jezus zatrzymał wszystkich, to było z dużym zdziwieniem, bo zobaczcie, jak pogotowie gdzieś jedzie, to chcemy, żeby dotarło na czas, żeby dotarło i pomogło. I Pan Jezus też w tym, jako to pogotowie ma dotrzeć jak najszybciej, bo dziewczynka umiera, ta dwunastolatka. I w momencie, kiedy zatrzymał się nad drugą osobą, tą kobietą cierpiącą na krwotok, przychodzą i powiedzieli, już jest za późno, już nie ma co, bo umarła. I to jest Jezus, który wbrew nadziei, czyli w momencie, kiedy już tracimy zupełnie nadzieję, On mówi, nie bój się, wierz tylko. To są momenty,
Myślę, że dzieci też takie momenty mają, że się czegoś strasznie boją. Ale dorośli też mają takie momenty, że nam się wszystko, fundament nam się chwieje, jakby się waliło wszystko. Już no nie możemy nic zrobić. U młodzieży myślę też są takie chwile, że jest, widzimy, że jedyną drogą, która, żeby się ocalić, to jest teraz uciec od Jezusa. A czy na czym to będzie polegało? Ucieczka od Jezusa najczęściej będzie wtedy polegała, że zacznę kłamać, zacznę udawać, zacznę być kimś innym niż jestem. To jest droga, którą nam proponuje zły duch jako wyjście z sytuacji. A to nie jest wyjście z sytuacji. Wyjściem z sytuacji jest jak najszybciej stanąć w prawdzie. To jest przyznać się. Powiedzieć, że to nie było dobre, co zrobiłem. To coś zburzyło, to coś zniszczyło. Im szybciej stanę w ten sposób, tym to jest bardziej ocalające. Bóg nas tak prowadzi. Nie bój się. Wierz tylko. Bierze kilka apostołów i co ważne, do tej dziewczynki, która niby umarła, a Jezus mówi, nie umarła, żyje, bierze rodziców. I na tej podstawie, z tego fragmentu, my wiemy, że modlitwa rodziców ma szczególną wartość. Szczególną wartość. I korzystajcie z niej, rodzice. W tym roku mi się zdarzyło, że ktoś ze szkoły mi powiedział, tutaj z naszej szkoły, o trudnej sytuacji z dzieckiem. Ja mówię, powiedziałem, wy nałóżcie ręce. Ty jesteś, jako mama, jako ojciec, w pierwszej kolejności jesteście powołani do tego, żeby w szpitalu nałożyć ręce na dziecko i się modlić o uzdrowienie. I tak się stało. Rodzice nałożyli ręce i była bardzo szybka poprawa zdrowia od tego momentu. Ale to jest działanie, które bierzmy pod uwagę, bierzcie pod uwagę jako rodzice. Pierwszymi do modlitwy za swoje dziecko z wiarą są rodzice. Jezus wziął ojca i matkę i apostołów. Ojca i matkę ze sobą. Bo oni są tymi, którzy mają się modlić najpierw, nie tylko, że powierzają swoje dzieci, ale konkretnie kładą na nie ręce i modlą się. Jeżeli to robicie przed egzaminami, przed różnymi trudnymi sytuacjami, gdy dziecku jest źle, Bogu dzięki za to. I małemu dziecku, i nastoletniemu. Mi mama do dzisiaj robi znak krzyża na czole, gdy się żegnamy. I nie tylko w takich momentach. 50-latkowi prawie i robi ten gest. Ja jestem za to Bogu wdzięczny, że w taki sposób podchodzą do mnie moi rodzice. Mama szczególnie, tata czasem, ale też to jest w stanie zrobić. Modlitwa rodziców za dziecko. Więc chciałbym dzisiaj, żebyśmy popatrzyli, podsumowując, że Jezus jest czasem jak pogotowie. Wzywamy pogotowie, bo coś się dzieje. I niezależnie od wieku, niezależnie od sytuacji, korzystajmy z tego, bo w momencie, kiedy przyłożony synagogi wzywa pogotowie, czyli Jezusa, Jezus zostawia wszystko i idzie do Jego domu. To jest dla nas nauka, z nami chce robić to samo. Po drodze zatrzymuje Go ktoś, Jezus zatrzymuje się nad nami. Jak mamy pragnienie, żeby dotknąć Jezusa, to idź za tym pragnieniem, nawet jeżeli do tej pory się wszystko nie udawało. To jest czas na spowiedź, to jest czas na to, żeby stanąć przed Jezusem i powiedzieć, chcę Cię dotknąć. Może już dawno tego nie było, chcę Cię dotknąć. I wreszcie to przyjście do domu, nie bój się, wierz tylko. Na nasz lęk, na nasze obawy, Jezus jest tą drogą, która nas wyprowadzi, da nadzieję. Jezus nie tylko chce, żebyśmy byli zdrowi, ale żebyśmy byli radośni. Żebyśmy doświadczali tego, że jestem córką, synem Boga. On nas podnosi, ratuje w powołaniu, ratuje w drodze, w której jesteśmy. Ewangelia, która budzi nadzieję, bo Jezus jest blisko, On przychodzi i chce być z nami. No i rodzice, módlcie się za swoje dzieci. Kładźcie na nie ręce i módlcie się z wiarą. Niezależnie od tego, czy mają lat 2, 3, 15, 25, czy tak jak ja, 47. Kładźcie na nie ręce i módlcie się za swoje dzieci. Mówię, bo tutaj też jest dużo rodziców, dziadków, teściów i módlcie się za swoje dzieci, pokazujcie wnukom, że to jest możliwe. Amen.